Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości? Jesteśmy w trakcie głosowania. Jesteśmy w trakcie głosowania. Panie pośle, proszę usiąść. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem, panie pośle, proszę zająć miejsce, projektu uchwały w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2011 w okresie polskiej prezydencji zawartego w druku nr 417. Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 425 posłów, za oddało swój głos 219, przeciwnego zdania było 206 posłów. Przy braku głosów wstrzymujących stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2011 roku, w okresie polskiej prezydencji. Panie pośle, z wnioskiem formalnym, rozumiem?